wysokości powinien być blat w kuchni? Najlepiej zrobić to i zmierzyć za pomocą testu łokcia. I polega to na tym, że zginamy łokieć, podchodzimy do blatu i pomiędzy blatem a naszym łokciem powinno być około 10-15 cm. Oczywiście musimy to zaplanować wcześniej. Jeżeli jesteś osobą wysoką, to blat być może będzie mógł być nawet na wysokości 100 cm. Częściej robi się blaty na wysokości około 90 cm. Ważne też jest to, czy mamy okno, pod którym ma być blat, czy nie. Jeśli okno jest wyżej, tak jak tutaj na przykład, no to możemy zrobić sobie blat na wysokości na przykład 90 cm albo 95, a nawet 100. Jeżeli jest niżej, musimy sprawdzić, jaka jest wysokość, bo jeżeli okno jest na wysokości od podłogi na przykład 80 cm, to będzie nam po prostu za nisko i wtedy trzeba rozważyć, czy zrobić blaty na dwóch wysokościach, niżej i wyżej. Jeżeli te inspiracje Ci się podobają, zajrzyj do bio, do mojego kursu Projektowanie wnętrz kuchni od A do Z.